Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Battle. I tak, zaczęliśmy sobie w demie i będziemy dzisiaj robić kolejną historię. Prawo, lewo, prawo, lewo. Coś, nie wiem. No, dziś będziemy sobie robić... A, ja nie zmieniłem tego. No tak, to może być mały problem. Lewo... Na dół, nie wiem w ogóle, co tak ustawię. Nie wiem w ogóle, co pomyślał, że tak będzie dobre ustawienie dla kontrola PS3. A więc tak, będziemy robić dzisiaj historię Sonic Help Me. Ja muszę nazwać ten odcinek tak, Sonic Help Me. No dobra, więc będziemy po prostu kontynuować historię Sonic Battle. No i co mogę powiedzieć? Let's do it! Będziemy też robić Shadowa, więc spokojnie. Hej, Emil! Pograjmy, pobawmy się przy plaży. Na plaży. Whatever. Nauczę się paru sekretnych technik. Zabawa. Zakładam, że pewnie jakoś to bardziej emocjonująco mówię, ale dobra. Sonic znowu poszedł na plażę. Jezus. Widziałem w komentarzach w ostatnim odcinku, że ten głos wam się niektórym podobał, więc go robię. Samarlem. Ja nie wiem, jak będę robił Amy w sumie. I tym bardziej Cream. Nie pamiętam nawet, czy Cream się pojawia w historii. Pewnie tak. Róż to już chyba nawet zademonstrowałem nawet. Nie wiem jeszcze dużo z, o MLże, ale chyba to nie jest takie ważne dla Sonika. Boże, jak mi krakuje się głos cały czas. W ogóle mam teraz słuchawki nowe, znaczy przedłużacz, a nie słuchawki, więc teraz mogę spokojnie słuchać tego, co mam na telewizorze i nie bawić się z głośnością, żeby wam nie było to słychać w mikrofonie, więc jeżeli wcześniej coś słyszeliście przez mikrofon, to teraz jedyne, co możecie słyszeć, to mojego pada, który i tak nie jest zbytnio głośny, bo na serio, pad od PS3 jest świetny, jeśli chodzi o głośność, że go praktycznie w ogóle nie słychać. Coś było dziwnego o Merlerze. O Merlerze. Kiedy włożyliśmy w niego szmaragd chaosu. Muszę szeptać trochę i to niezbyt dobrze działa. Ale nie mogę zrobić dalszych badań, ponieważ komputer w moim laboratorium jest zniszczony. Nie mogę cały czas tego głosu, on jest taki żałosny jak w sumie Tails. I swoją drogą ktoś mi dobrze zasugerował, żebym zrobił jakieś top 10 moich nieulubionych postaci z Sonica. Może kiedyś to zrobię, nie mówię, że nie. Już zacząłem nawet robić tą listę, ale mam pewien problem z jej robieniem. Muszę się bardzo zastanawiać, czego tak naprawdę nie lubię. Oczywiście Tails poszedł na pierwszym miejscu. No. Chwila, moment. Muszę się dowiedzieć, czy mogę użyć centralnego laboratorium. Chciałbym mówić tak, jakbym nie miał mutacji kompletnie, ale tak już się nie da po prostu. Jestem już za stary na niemówienie bez mutacji. Lepiej się pośpieszę. Ciekawe, czy ML jest na plaży. Dobra, więc teraz gramy Tailsem. I oczywiście jak w kampanii Sonica też będziemy grać na zmianę też ML-em. Dobra. Hejo! Sonic, musimy zabrać Emerla do centralnego laboratorium. Co? Dopiero co się rozgrzewaliśmy. Rozgrzewaliśmy. Tak! Chodź i pograj z nami przez chwilę.
Jak zwykle, ten kto zbierze 10... 10 czegoś tam wygrywa. Nie, zawsze zapominam, jak to nazywać. Gotowi? Dobra, więc teraz gramy Sonic Help Me. Jesteśmy... najwidoczniej jesteśmy ja kontra Sonic i Emer. Nikt mi nie pomaga. Co dziwne w sumie jest, że mogę atakować Emerla, skoro technicznie... No niby nie... Nie jest... Niby jest po naszej stronie, ale no w takim razie nie powinien być po... Znaczy tak, to jest każdy na każdego, ale w takim... Oh shit, ale mnie Sonic kopie. Ale w takim wypadku dlaczego... dlaczego Sonic jest tak daleko od nas na liście postaci? No, w sumie miałoby trochę więcej sensu, gdyby on był po prostu obok nas. W sensie mniej Emerla. Oh shit. W sumie jaki ma teraz? Okej. To jest fajne, ale w cholerę wolne. I ML najwidoczniej jest na to odporny. Raczej ma dobre AI. Coś więcej do Sonika. Sonic nie zostaje ten. Okej. O! Górny też jest całkiem spoko. Mogę praktycznie tak łazić i nic nie robić. Jak on rzucił tym pierścieniem? Halo? Czym ja nie wiem? No pewnie nie wiem wielu stratach, jakie są w tej grze, bo ja po prostu nie mam pamięci do tylu ruchu. Tak, umiem spamiętać wszystkie zony ze wszystkich gier Sonica, ale nie mogę zapamiętać paru kombinacji klawiszy. Tak wiem, jestem dziwny. I must be getting stronger. O, to mogę użyć jako Amy. Sonic Ballet, what the hell? Dobra, o, jeden. Nice. Hey Sonic! Musimy zrobić pełną inspekcję na Emerze. Musimy dowiedzieć się, do czego jest zdolny. Skoro Eggman tak go poszukuje. A musimy go Kurde. Czasem mi kompletnie wysiada głos i mówię kompletnie szeptem. I... No dobra. I musimy go zabrać do centralnego laboratorium teraz. Dobra. Nie starzy się tak bardzo, tej. Sonic, no dalej, Sonic. Sonic, help me! Zamiarę go tam własnoręcznie, jeśli muszę. No dobra, Tails. Oboje pójdziemy z tobą. Nie, okej. Mogę zabrać Emerla samemu. Najpierw mówi Sonicowi, że mamy iść oboje, no ogólnie, że mamy iść do głównego laboratorium, a teraz nie, spokojnie, nie, stary, spokojnie, sam go zabiorę. Ja pierdzielę, jak on mnie wnerwia. No dalej, Emer, podążaj za mną. I właśnie to jest taki myk, że Sonic jako taki, no, władca Emerla jako jedyny może mu rozkazywać, na przykład podążać za mną i tak dalej, ale jako też władca może mówić mu, kogo ma się też słuchać, przez co na przykład teraz za chwilę Sonic powie Emerlowi, żeby słuchał się Tailsa, i Tails będzie mógł mu mówić, co ma robić. Później to będzie innym postaciom dawał tą możliwość, więc no. Emel, chodźmy! Hej, Emer! Słuchaj się Tailsa!
Słucham. Obaj to nie jest słucham, ale to jest tak w kontekście bardziej. No, przydaje się. Mel, chodź. Chodź. Właśnie sądzę, że Emer miałby taki bardziej, no, młodzieńczy głos, ale no, nie umiem tego zrobić. Zastanawiam się, czy mogę go... Czy uda mi się go operować bez sumika? Właśnie prze... mnie nerwuje. Główne laboratorium jest... News... Northwest East... Północ, zachód, wschód. Dobra. Na wschód od tego miasta. Ludzie się będą ze mnie śmiać, że nie znam kierunku. Jest. W centralnym mieście. Teraz podążaj za mną. Ja zostanę tutaj, więc jeśli chcesz dalej praktykować swoje techniki, przejdź kiedy zechcesz. Dobra, teraz to robił się selectem, startem R. Dobra, edit skills, run skill, nie mam żadnego, świetnie. Dash skill, to nam nie będzie potrzebne. Okej, lepszy skok nam się przyda zdecydowanie. Cokolwiek w powietrzu nam się nie przyda, bo to nie ma żadnego... No nic, dosłownie. Więc teraz przydałby się nam jakiś atak, co nie? Okej, tego nie możemy zrobić. A ty również. Okej, przynajmniej mamy Sonika atak. Najlepiej by było, jakbyśmy mieli gammę, ale gamma ma po prostu za dużo kosztuje. Gamma jest OP, jeśli chodzi o jego ataki. Nie możemy nic zrobić tutaj już. Ale zdecydowanie skok... skok się przyda, jakbyśmy musieli uciec na niższą część. Gdzie mam iść tutaj? Do centralnego miasta. Central City. Więc najpierw chodźmy tu. Musiałem się poprawić. Crossing. Aha. I found you, Faker. Tak, wiem, że to mówi Sonic, ale no, nieważne. Zlokalizowany. Chyba dobrze, że sterujemy Tailsem, a nie Emeraldem. Co jak co, ale wolę to jest może tu latać, fajnie. Nie byłem tego do końca przekonany. Dostaję po dupie. Dlaczego? Dlaczego tu jest cheese? Oboje się walnęliśmy. Dlaczego oni używają cheese'a? To jest ewidentny cheese. To znaczy, że musieli walczyć z Kryn? Albo porwali cheese'a. Bo to jest ewidentnie czysto, bo cheese to jest inne czoło, które właściwie można odróżnić, bo on ma... Bo on ma tą swoją kokardkę. Jezus Maria. Oh, nice. Nawet nie zauważyłem w sumie, że mam to... zdolność. Dobra, jeden został przynajmniej. O-o. A i przez to możemy praktycznie cały czas latać. Czego może? Okej, jeden z nich ma zdolność Tailsa. Okej, jeden z nich zasłonił. Czy ML w ogóle kurkolwiek załatwił już? Oni używają skillów Tailsa. Dlatego ja się zastanawiam w ogóle, dlaczego cały czas ja obrywam. No bo Emer, jecie, kurde. Albo oni sami siebie. Nie. Nie mogą się sami siebie jechać, bo są w jednej drużynie.
Nice, ale skąd oni mają skillę Tailsa tak naprawdę? Jeśli mogę wiedzieć. A no tak, przecież... Przecież z nami walczy, ale to jest znowu, który walczy? Jak były... Jak byli te fakery? Nie, chyba nie. Nie wiem, nie pamiętam. Nie jesteś... Nie jesteś... silniejszy. Chyba o 2. Uuu, nice. Jak to się nazywało? Retreat. Odwrót. He has run away? He uciekł. Okej. Okay. Cóż się ma tu? Emel, to miejsce wygląda na fajne i wielkie. Jest perfekcyjny dla praktykowania twoich technik. Chcesz rundkę? Nie. Bla, bla, bla. To już mniej więcej mieliśmy. Central Lab. Okej. Okay. Nasz cel. Wreszcie tu jesteśmy. Dobra robota, MR. Dobra robota. Dobra, więc teraz straż. Hej, co się tu dzieje? Co ty robisz? Co? To... Nie, więc to jest... restricted. To jest zabezpieczona arena! Ale... Miałem tu... przebadać Emela. Jezu, jaki to jest głupi w tej grze. Zresztą on jest zawsze głupi, ale no... Jezu, no... Jest jakimś randomem kompletny. On nie uratował miasta. On niby uratował przed Eggmanem, ale... To nic nie ma do znaczenia. Ludzie tylko dbają o Sonika. On uratował całe miasto. Wszędzie. To jest... Nic nie zrobił. Jest to... no, wiecie, miejsce, gdzie się nie wpuszcza, że tak powiem, normalnych ludzi, tylko, wiecie, naukowców, jakieś inne rzeczy. A ten, no, czy mogą nas państwo wpuścić, bardzo proszę? Jak dziecko, ja po prostu nie ogarniam go, jak można być takim tępym. Niby ma te 200 IQ, ale on jest jednocześnie taki tępy, że... Nie lubię go. Może nas pan wpuścić? Nie ma mowy. O, proszę. Sonic, help me! Nienawidzę. Co powinniśmy zrobić, Emel? Hej, Sugar! Co się stało, dzieciaki? Zgubiłyście swoją mamę? Róż? Chodźmy, Emel! No więc... Jego imię to Emel. Co cię to obchodzi? Chciałbyś się dostać do centralnego laboratorium, prawda? Może ja sobie wyobrażam Róż z takim moim głosem gadającym. Ja pierdziele, będzie mi się to śniło po nocach. Co? Skąd wiesz? To jest wypisane na twojej twarzy. Wpuszczę cię do centralnego laboratorium, jeśli pójdziesz ze mną. Jestem agentem prezydenta, jeśli chciałbyś wiedzieć. Ale jesteś zawsze taka niedobra dla nas. Ja śmieję się z głupoty kompletnie. Tez jest okropny.
hashtag nienawidzimy Talesa w komentarzach, proszę. Raz. Jezus, no nie! Nie, 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 nie. Nie powinienem gadać z obcymi. Stranger danger! Na miejscu, jakbym ja był na miejscu Róż, to ja bym po prostu zostawił go, poleciał gdzieś trzy dupy, po prostu już bym nawet, zostawiłbym go po prostu, nie, poszedłbym sobie. Zawołałbym Shadowa, żeby po prostu pistolet tylko swój przeniósł. Okej, więc... Co jeśli po prostu zagramy nową grę? Grę? Mała walka. Jeśli ty i twój robot nie pokonacie 10 razy, gracie. I za wygraną dam wam moją kartę wstępu. Z tym możecie wejść do centralnego laboratorium kiedy chcecie. Nie umiem robić jakiegoś takiego seksownego głosu, nie, to jest za dużo na mnie. Co na to powiesz? Tutaj powinien być żaden problem dla ciebie, by wygrać moją kartę wstępu, prawda? O, coś takiego może być. Możecie powiedzieć w komentarzach, o ile nie będziecie przerażeni albo scringe'owani kompletnie. No, jakby się tak zastanowić. Łam moje gardło. Dlaczego w ogóle chcesz nam pomóc? Wy dwa piękni, mały, mali chłopcy wyglądacie na bardzo zgubionych. Nie ufam ci. Nie lubię Telesa, nie lubię, nie lubię, nie lubię. Chcesz czy nie? Jesteś gotowy? Możemy zaczynać? Sure. Dwóch na jedną. O, to było szybkie. Nie wiem szczerze... Jezu, te oczy. Nie wiem szczerze powiedziawszy jak mam... Ciekawe czy mogę dać Emerowi latanie. Nie pamiętam dokładnie tego. W sensie unoszenie się, o tym chodzi. Jak ma Róż i właśnie Tails. To by było... Ciekawe, jeśli mam być szczery. Znaczy nie... Może bardziej by mnie ciekawiło czy Tails, czy takie latanie Tails, jakie wszystkie widzieliście. Bo Róż to jeszcze jakoś mogę ogarnąć, ale... Tails ma takie trochę no specyficzne latanie. Nice. Ale ciekawe, czy to jeden z nas ma mieć? Te 10... pokonań Róż, czy po prostu... łącznie mam mieć 10? Bo nie pamiętam, jak to jest normalnie. No to trochę zajmuje. Nice. Więc mamy 4 w sumie. Ale nadal się nabiera na ten mój trik. Tak dużo i zabiera z tego co widzę. Tylko właśnie ona odlatuje cały czas. Co nie jest fajne. Dobra, jest 5.
Róż, zmarnowałeś sobie kompletnie. Please. Ja też nie wiem. O ty. nawet nie wiedziałem, że to się uda. Nice. 6 już. Ona cały czas... Jezu, co? Jej AI się chyba nie upgrade'uje. Jak używamy tego samego ruchu. Więc cały czas. 7. Ona jeszcze ani razu żadnego z nas nie pokonała. To jest żałosne, jeśli mam szczerze. To wszystko przez moje tajemne techniki. Jestem ciekaw, ile razy muszę ją trafić tym. ML. Dużo razy. Cztery. ML. No to tak z 5 razy muszę ją trafić. No to 8 już mamy, znaczy się. uwielbiam się nigdy. Swoją drogą, skoro już jesteśmy w Soniku i zakładam, że już prawdopodobnie wszyscy sobie poszli, bo już są tak znudzeni tym wszystkim, że planuję kolaborację z dosyć małym kanałem, żeby tak troszeczkę go rozpromować, dlatego że jest spoko gościem, więc chcę sobie tak ponagrywać z nim. Nie powiem jeszcze, kto to... Niektórzy wiedzą, niektórzy nie. Ci, co wiedzą, dla was spoko, ci, co nie wiedzą, dla was będzie niespodzianka. Więc prawdopodobnie ten kolab się pojawi tak mniej więcej za 2 tygodnie. I u niego, i u mnie. Więc... No będzie to pogadanka, tak to zdradzę. I zaczynam po prostu od czegoś prostego, więc możecie czekać na to. Nie wiem co. O 2! Znowu nam się zwiększyły skill pointy. Nieźle. No to karta wstępu, jak obiecałam. Teraz możecie wejść do centralnego laboratorium bez żadnych trudności. Dzięki. O, jaki mały numer chłopiec. Nie powiesz mi swojego imię? Naprawdę nie. Nie słucham nikogo poza swoim mistrzem. Okej. Do zobaczenia, narka. Co to mistrz? Nie wiesz, co mam? Trudno jest dowiedzieć się, jak dużo rozumiesz, gdy mówię. Chodźmy do centralnego laboratorium. Skoro mamy kartę dostępu. Teraz mogę wiedzieć więcej o tobie. Po inspekcji. Chodźmy. Ale pójdziemy w następnym odcinku, a więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zobaczymy się w następnym odcinku Sonic Battle, może z czegoś innego z Sonica, bo teraz przeszedłem na full Sonic. Więc na razie i cześć! Pa, pa! Control!